Wtedy tutaj też były różne zawirowania, mówiąc najdelikatniej, w śląskim KPN-ie, bo była Baranowska szefem obszaru, ale ona też wyszła 22 lipca, jak likwidowano Gołdab. Ja oczywiście poleciałam się z Teresą spotkać. Od razu miałam ubeków na karku, czekali tam na mnie pod Teresy domem. Potem jeszcze był taki epizod, Teresa od razu weszła w działalność, próbowała montować nowe kierownictwo KPN-u, takie tymczasowe, i zaprosiła mnie na takie spotkanie w Bieszczady. Ona tam ma taki swój majątek, ma tam swoje tereny, ma hodowlę owiec po dziś dzień i tam pozaprasza ludzi z różnych części Polski między innymi. No był tam agent Krzysztof Gąsiorowski, ja tam pojechałam na to spotkanie. Oczywiście tam ja byłam tylko jeden dzień, bo zostawiłam chore dziecko u mamy i powiedziałam Teresie, że tylko jeden dzień będę, i zaraz na drugi dzień rano wyjechałam, i tyle co ja wyjechałam, to tam bezpieka wpadła, pozwijała ludzi, między innymi Krysię Blachaczek. Mnie się upiekło, no ale Teresę też zgarnęli. I potem jakiś czas była taka dziwna postać w Mysłowicach, ten człowiek nazywał się Jan Polok. Cały czas mi siedział na karku, wszędzie za mną łaził, wszystko musiał wiedzieć. Tak samo siedział na karku Teresie Baranowskiej i zaczął nas skłócać między sobą. Mnie sugerował, że Teresa jest agentką SB i że po to zrobiła to zebranie, żeby nas wszystkich wyłapać i wyaresztować. I że myśmy, dobrze, że myśmy, bo on wtedy pojechał ze mną w te Bieszczady, i dobrze, że myśmy stamtąd na drugi dzień wyjechali, bo ja bym też była aresztowana. Z tym, że ich tam przymknęli, ale ich wypuścili. No i cały czas napuszczał Teresę, że Teresa jest agentką, że jak się będę z nią zadawała, to będę aresztowana. Teresę napuszczał na mnie. I opowiadał mi takie rzeczy, że ja w pewnym momencie zgłupiałam. Ja, za co potem Teresę bardzo przepraszałam po latach, i to przy świadkach. Ja już myślałam, że ona rzeczywiście jest z DW. I odseparowałam się od niej, nie chciałam mieć z nią nic wspólnego. Oni w międzyczasie Teresę zniszczyli, właśnie ten Polok. Bo z kolei narobił afery, że Teresa narobiła jakichś tam finansowych nadużyć, że nie rozliczyła się z pieniędzy i z pomocy, którą dostawała, że alkohol pije, no takie bardzo nieprzyjemne sprawy. I Teresa się wkurzyła. Oczywiście wyjaśniła sprawę jak jest i powiedziała, to ona w takim razie dziękuję, i ona zrzeka się skierowania tutaj, prawda, obszarem śląskim. I wtedy został chyba Henryk Strzutka szefem obszaru takim tymczasowym. I potem po Strzutce, bo Strzutka był niemrawy, on sobie nie bardzo radził. Potem jakoś Słomka został, z tym, że Słomka to też już się zaczęły takie rozgrywki w łonie kierownictwa KPN-u. Jeśli chodzi o relacje Słomka i Skrzypek, no wtedy właśnie Słomkę przymknęli, Strzutka już nie był szefem obszaru. I nawet zresztą Słomka też Teresie koło pióra, mówiąc kolokwialnie, robił. Też tam ją posądzał o różne takie dziwne rzeczy, między innymi też o te sprawy finansowe. I jak został Skrzypek mianowany przez Łenyka, bo rzeczywiście tak było, Słomka wtedy siedział. Jak Słomka wyszedł, on wtedy zaczął szaleć, że Śląsk to jest tutaj jego teren, on tu nikogo nie wpuści, on tu tego nikomu nie da, że Skrzypek mu tu nie będzie rządził. No, Sławek był ambitny, bardzo. Poza tym Sławek był takim bardzo pedantycznym, bardzo poukładanym człowiekiem, a Słomka to jest bałaganiarz nieprzeciętny. I tak jak Sławek Skrzypek, ja osobiście akurat z nim nie miałam do czynienia. Myśmy tyle tylko, że mieliśmy razem kolegium do spraw wykroczeń o manifestację w Gliwicach 10 marca 1988.
Ale to już wtedy Słomka był szefem obszaru i on, bo Leszek też się zastanawiał, bo była nawet taka mowa, że nie można tak skrzypka po prostu, prawda, wyciąć, wyrzucić na zasadzie Murzyn zrobił swoje i może odejść. No to Słomka wymyślił jakąś taką dziwną funkcję jakiegoś takiego koordynatora, czyli jakaś wysoka funkcja bez funkcji. A Sławek był przecież inteligentny chłopak i się połapał w czym rzecz. Wtedy się właśnie Sławek wkurzył i bardzo rozżalony podziękował i odszedł. I wtedy chyba poszedł nawet do Stańskiego i do Szeremietiewa, bo to już było po tym rozłamie w samej czołówce KPN-u. A sam rozłam najkrócej mówiąc poszedł o to, że Leszek był nadal za działalnością jawną, niekonspiracyjną. I bez jakiegokolwiek użycia, prawda, broni, bez użycia przemocy. Natomiast Stański z Szeremietiewem bardziej szli w kierunku Solidarności Walczącej, gdzie oni nawet zakładali wersję ostateczną walki zbrojnej, w ogóle zejście do totalnego podziemia, gromadzenie broni. I na tym tle doszło do rozłamów, prawda, w tych najwyższych strukturach KPN-u. Poza tym no, weszli młodzi ludzie, ta druga fala, Król, Słomka, Wójcik. I tak powstało drugie kierownictwo KPN i w taki sposób też został Sławek Skrzypek wycięty.